Hello, and welcome back to the 12 traditions and 12 concepts. So, my purpose today is not to share the traditions as intellectual candy, but as or as a detailed background on each of them, because you can read that in the 12 steps and 12 traditions. Podzielić się z wami na tę tradycję w taki sposób intelektualnych rozważań, takim, z, ta, z takim wejściem w detale, bo to wszystko możemy znaleźć w naszej literaturze w 12 na 12, czy w tej Dojrzałość, czy też w wielu innych w tych małych książeczkach. My desire jest to share my experience on the application of each of the traditions In hopes that it will prompt you to think of ways to use it in your personal life as well. Raczej, moim pragnieniem dzisiaj, żeby podzielić się swoim własnym doświadczeniem, siłą i nadzieją z praktycznego zastosowania tych tradycji w waszym codziennym życiu. I to może pomoże nam wszystkim, żeby próbować stosować je w naszych domach, w naszej grupie czy w naszym miejscu pracy. I also want to make sure that I don't somehow imply that I'm some kind of an authority on them because I am not. I am simply someone with 42 years of experience who have learned the right way by doing it the wrong way. Oczywiście to Ale raczej na na podstawie swojego dość długiego doświadczenia. When I got sober, one of the things the old timers shared with me is about learning the traditions. They said, you are a member of a group, you need to be an informed member of the group, and therefore you need to learn about the traditions. Kiedy zacząłem zdrowieć, wychrzewiałem jedną z pierwszych rzeczy, którą weterani dzielili się ze mną, to powiedzieli mi, że, że tradycje nie są tylko dla grupy, ale że ja jako członek tej grupy mam pewną odpowiedzialność. Odpowiedzialność tego, aby się uczyć, nauczyć tych tradycji, żeby być dobrze poinformowanym na ich temat, żeby być użytecznym członkiem tej grupy i żebym wiedziała, jak stosować te, te tradycje w moim życiu osobistym także. And while you're at it, why don't you learn how to apply them in your personal life? When I started to do that, I started to realize and I'd have very different relationships with people because for the first time it wasn't all about me. Ja kiedy zaczęłam to robić, to zacząłem rozumieć to, że że zaczynam mieć zupełnie różne inne relacje z ludźmi, że, że, że zdaje się, że przestaje chodzić tylko o mnie w tym wszystkim. While these traditions were never intended to be rules or laws, they were designed for unity, to keep us together for all ages to come. Te, te, te tradycje nigdy nie były by, nie, nie powstały w celu by stały się jakimś prawem czy jakimiś jakimiś przepisami, raczej y, powstały dla celu jedności, żeby y, żeby trzymały nas razem. Jak będziemy się rozwijać i wzrastać. did best Dokładnie na, na tej zasadzie te, 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 ci wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy przyszli do wspólnoty przed nami, i oni zrobili wszystko, by w jak najlepszy sposób przylgnąć do tych, do tych duchowych znaków drogowych i żeby w tym celu, żeby ten mesa, posłanie zdrowienia, żebyśmy mogli je przekazać dalej, i żeby było dokładnie takie same, jak wtedy, gdy przyszliśmy. co W. Jak tym znanym powiedzeniu Billa Wilsona, który napisał, że, że tradycje są napisane na papierze. Ale, ale zostały, e, wpisane w nasze serce. another thing i'd like to just mention is the difference perhaps we can say in our groups between traditions and customs that there's only one set of 12 traditions and the rest of our things our group does on a regular basis are our group customs Chciałem też powiedzieć kilka by, 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 słów na temat takiej różnicy. Chciałem rozgraniczyć tę różnicę między tradycjami a zwyczajami, na przykład, które są na, na, na grupie. To są dwie oddzielne rzeczy. Mamy tylko jeden, y, y, jedne tradycje, jedne dwanaście tradycji, ale wszystkie, wszystkie różne inne aktywności grupy mają swoje jakieś wewnętrzne zwyczaje, małe tradycje, jak u nas kiedyś były. So. Tradition one, or the first point to assure our future, has to do with our common welfare comes first. Tradycja pierwsza, czyli, czyli pierwszy punkt, pójdźmy za tą nazwą przed tradycjami pierwszy punkt, nasza przyszłość była zabezpieczona. So, here's the question Am I placing the common welfare of the group first? For example, what are my meeting I pierwsze pytanie jest, czy, czy dla mnie nasze wspólne dobro na meetingu jest najważniejsze? Jakie jest moje osobiste zachowanie na meetingach? Do I come in late? Czy się spóźniam na przykład? Am I disruptive by talking around? Czy na przykład sobie rozmawiam z kimś na boku w czasie trwania meetingu? Am I constantly checking my cell phone and disturbing the people around me? Czy nieustannie sprawdzam swój te, telefon komórkowy, czy jakieś nie przyszły y, SMS. -y? Am I talking while other people are talking? Czy, czy właśnie ucinam sobie takie ciche rozmówki podczas tego czasu, gdy inni się dzielą z nami? Because y Czyniąc takie rzeczy, czyli jakby przeszkadzając w meetingu, to odbieram możliwość y na przykład nowicjuszom słuchania uważnie tego, czym dzielą się inni ludzie na mityngach. Każda grupa ma swoje zwyczaje. Kolejne pytanie jest, jak się zachowujemy, jak przenosimy się, czy trafiamy do nowej grupy, do nowego miasta, czy, czy szanujemy te lokalne zwyczaje. Personality conflicts that you might have with someone. I have had four different home groups, and in every one of them, I thought there was always at least one or two people that would be happier in another home group. Ja miałem przez te wszystkie lata cztery grupy macierzyste. I wiecie co na każdej z nich była jedna albo dwie osoby, o których myślałam, że może byłyby szczęśliwsze na jakimś innym mitingu. I was the common denominator. Ale tylko dlatego, że ja chciałam dominować. So I learned better by placing the welfare of my group first and me second ale postanowiłem jednak, żeby, żeby dostosować do tej tradycji i, i nasze wspólne dobro postawić na pierwszym miejscu, a nie moje osobiste jakieś. Drugi punkt, który zabezpiecza naszą przeszłość. W skrócie mówimy oczywiście szybko o sumieniu grupy i o zaufanych sługach. I find that communication and collaboration with one person or a group serves a group conscience well, even if it's just my husband and I. I, to, grupa, to, ja I to cheerfully accept the outcome of a decision the group conscience makes. Even if it's from what I want. Dla mnie bardzo ważne było taka akceptacja dla wyniku głosowania sumienia grupy, szczególnie wtedy, kiedy wynik tego głosowania był inny niż ja pragnęłam, żeby był. I remember a time in my home group when I thought I was above getting a group conscience. Ja pamiętam, że były takie szansy, że, że mi się wydawało, że ja jestem ponad sumienie grupy. I had gotten the window shade The 12 Concepts as a Christmas present, but it didn't exactly go with the decor of the home. Ja miałem nawet takie dwa, d, 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 d 12 tradycji jako taką zasłonę na okna w domu. Nie bardzo to pasowało do reszty designu, który miałem w domu. So I decided I would give it to my group zdestawałam, że podaruję to mojej grupie.: So I asked the and she it was a good idea to prowadzą na powiedziała, że to jest dobry pomysł, żeby powiesić te, ten, ten scroll z tymi dwunastoma koncepcjami pomiędzy krokami i tradycjami. Made sense to Ale ja, sens. But two weeks later someone stole the concepts. Ale dwa tygodnie później ktoś ukradł te koncepcje. I mean, who would steal the concepts, right? Kto może ukraść 12 koncepcji? Jeden ze starszych członków mojej grupy powiedział, że one się prawdopodobnie odnajdą po głosowaniu sumienia grupy na ich temat. He was right. I, had not... A, I on miał I Not checked with the group conscience, so the day came when we got the group conscience. I on miał rację, bo ja tego nie sprawdziłam i nie, nie, nie uzgodniłam z grupą, nie zastosowałem się do wspomienia grupy, no i ten dzień nadszedł. So there were two questions do we want the concepts up, and the second question: where to put them? I były dwa pytania: czy chcemy te koncepcje I gdzie je umieścimy? They agreed to put them up but they decided to put them on the back wall instead of the front, the back wall on the way to the toiletta. Ok, I, i sumienie grupy zdecydowało, że owszem, oni chcą mieć te koncepcje na mityngu, ale nie powieszą je z przodu, koło kraków i tradycji, tylko na tylnej ścianie, na drodze do toalety. It took four years of waiting for our bracket that held the steps and traditions to break but i did not break it. wtedy lata zajęło nam żeby się złamały takie jakieś uchwyty na których trzymały się kroki i tradycje. ja ich nie złamałam. but once it broke i proposed that we bring the concepts off that back wall onto the front wall and they agreed. ale kiedy się te uchwyty złamały i nie było tych Kraków i tradycji, to ja wtedy zaproponowałem, żeby te koncepcje przenieść do przodu. No i grupa się wtedy zgodziła. So now they're on the front wall, and it is a conscious decision. I to jest teraz na, na ścianie frontowej, ale to była decyzja sumienia grupy Am I a trusted servant, which means am I trusted and am I a servant to the group? And to Pytanie, czy ja jestem zaufanym sługą i tu są dwa słowa, czy jestem osobą, której można ufać, zaufanym i czy jestem sługą. Despite what I might think, I do not have Czasami mogłam, myślałem, ale ja nie, nie jestem i nie mogę być dyktatorem. Trzeci punkt, to trzecia, by zabezpieczyć naszą przyszłość, Long form, długa forma. W długiej formie jest napisane, że nasze członkostwo powinno zawierać wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. And the short form is a desire: that you, you are a member if you have a desire to stop drinking. I w krótkiej wersji tej tradycji jest napisane, że jedynym warunkiem przynależności do AA członkostwa w a jest pragnienie zaprzestania picia. The reason I specifically brought to mind the long form is because too many times those who have never had a drinking problem want to be in AA which is fine at open meetings but in closed meetings we have a need for identification. Dla, dlaczego o tym mówię dlatego że często też w moim doświadczeniu byli by ludzie którzy niekoniecznie mieli problem z alkoholem ale przychodzili na meetingi let's start from the story. zacznijmy od, od mojej historii i próbuję zobrazować tą różnicę pomiędzy tym co jest w długiej formie i krótkiej so when i was introduced to alcoholics anonymous ja do... they, it was through a treatment program and they identified me as chemically dependent i didn't necessarily qu i didn't question that but in my area, by calling me that, uh, the insurance covered everything. Ale w, w tym miejscu, gdzie mieszkałam, jeżeli ja to zaakceptowałem, to, to ubezpieczalnia pokrywała wszystko, covered everything. leczenie. I, got, I went to an area, I, I was sent to an all-women's halfway house in an area where a few other people said that, in their identification so i didn't think it to be odd or that different yes. kiedy kiedy trafiłam do takiego przejściowego jakby schroniska dla kobiet dla dziewczyn tam inne osoby też się w ten sposób identyfikowały i nie wzięłam w tym nic złego so out of ignorance i continued to call myself chemically dependent i właśnie z takiej ignorancji też zaczęłam siebie nazywać samą uzależnioną od substancji chemicznych. Tak się identyfikowałam. So one day I I I kiedyś byłam chyba rok trzeźwa, i byłam na jakiejś konwencji i siedziałam przy stole z jakimś weteranem za. And a woman came to the table and I asked her are you AA or Alanon and she said chemically dependent. A okej, okay. przyszła kobieta do tego stołu. Ja jej się zapytałam, czy ona jest za czy jest za lanon. A ona powiedziała, że jest uzależniona od substancji chemicznych. So I checked the AA box and he said to me, quote, what the hell is that? A okej, okay. więc ten weteran trochę się zdziwił. Na to wszystko, bo ja jakby tam byłam, byłam w A, ale identyfikowałem się jako uzależniona od substancji chemicznych i, i do jasnej cholery o co chodzi ten weteran zapytał mówiąc krótko. And I said, That means I'm an and a drug addict. I ona, ja powiedziałam wtedy, no tak, jestem tutaj, bo jestem alkoholikiem, ale jestem także uzależniona od narkotyków. And he said to me, my we are simply alcoholics here. Because that new person coming in the door, hearing you say chemically dependent, is not going to know what in the heck you're talking about. I on, on mi wtedy powiedział, odebi, my jesteśmy tutaj alkoholikami, po prostu. Jeżeli przychodzą na biciusze i, i pytają się przychodzą do A i nagle słyszą, że ktoś jest uzależniony od substancji chemicznych, to po prostu nie wiedzą o, o, o czym ten ktoś mówi. So at that point, i realized that I had a responsibility, sort of a tradition one, and a singleness of purpose to where I went from ignorance to informed. Zdałem się sprawę, że przeszedłem pewną drogę od bycia ignorantem do bycia poinformowanym, ale że też mam pewną odpowiedzialność wobec młocie wynikającą z tradycji pierwszej. And I decided to do what I call that gentle conformity And simply identify as an alcoholic. Ja postanowiłam wtedy identyfikować się jako alkoholik. W Now, I had the right to call myself wanted. Oczywiście, ja mogłam do tego dodać cokolwiek, chcę i przedstawiać się jakkolwiek chce, chcę i nikt by mnie za nie wyrzucił. But I saw that I had a greater responsibility to the alcoholic coming in by simply gently conforming to that change so that they would have that point of identification. Bo zrozumiałam, że ta moja odpowiedzialność odnosi się do tego nowo przywoła, który przychodzi na meeting i może się ze mną zidentyfikować. When I am in a closed meeting of Alcoholics Anonymous and someone identifies only as an addict, it's usually one of two things. I czasami jestem na zamkniętych meetingach anonimowych alkoholików i ktoś przedstawia się tylko jako uzależniony. I to mogą być dwie, dwie, dwie rzeczy za tym stać. Usually they are new and they really don't know the difference they've just been told just go to aa or they don't realize it's a closed meeting or what a closed meeting even is witch może oni nie mają jeszcze wiedzą że coś jest nie tak ale nie wiedzą dokładnie co jest nie tak i po prostu zostali skierowani żeby przyjść na meeting so i have been known at the end of the meeting to lovingly go over and hold their hand for the closing prayer Ja wtedy, y, 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 gdy modlimy się na zakończenie mitingu, to staram się być blisko takiej osoby i trzymać ją za ręce podczas modlitwy na zakończenie mitingu. I, I jak kończymy tę modlitwę, to ja nie pozwalam tej osobie puścić moje ręki, bo często oni bardzo szybko chcą odejść. I got him. Mam go albo ją. And I introduce myself and I share the little story that I shared with you and I ask them have they ever had a drinking problem. Ja wtedy dzielę się swoją historią tą historią którą się z wami to podzieliłam i się pytam po prostu czy oni mają problem z piciem. And if they have I share that my experience with that. Jesli oni mają to wtedy dzielę się swoim własnym doświadczeniem. And if they've never had a drinking problem, which is not an assumption, that perhaps have they investigated Narcotics Anonymous or that they are always op welcome in open meetings of Alcoholics Anonymous. And then I talk to them, if they had a problem with drinking, it turns out that they don't have a problem with drinking, then I talk to them about, for example, about NA Albo zachęcam ich do udziału w otwartych meetingach. But certainly I want them to find a place where they will identify most. Ale oczywiście chcę bardzo i pragnę bardzo, żeby mogli znaleźć miejsce, w którym mogliby się zidentyfikować. I realize that there are areas of the world and our country, Where there isn't a strong presence of Ja sobie zdaję sprawę, że są takie miejsca w naszym kraju, gdzie, gdzie nie ma meetingów, Ena na przykład. But my hope is that we can all find that unity in singleness of purpose. Ale ja jestem głęboko przekonana, że nasza jedność jest bardzo silnie powiązana z naszą jednością celu, z wyłącznością celu. I My mamy ten, ten takie rozróżnianie pomiędzy zamkniętymi i, i otwartymi meetingami. i wiele osób tak naprawdę nie yy, nie zdaje sobie sprawy z różnicy i zaznaczenia tego. We also have specialty meetings, maybe it's men's or we, women's, as long as they will always allow another alcoholic. If they are different than their specialty meeting in, they can be certainly still an AA group. Oczywiście mamy też meetingi specjalnego przeznaczenia, jak to się mówi. U nas ale także meetingi kobiet i mężczyzn i wszystko jest OK, jeżeli na tych meetingach może pojawić się ktoś spoza tej grupy specyficznej, jeżeli potrzebuje pomocy. And in a pamphlet, problems other than alcohol, Bill is asked, can we make a non-alcoholic addict into an alcoholic? And his answer is no. Jest taka książeczka o innych uzależnieniach, problemy innych niż alkohol chyba u nas. I, I Bill zadał tam pytanie i na to pytanie odpowiedział, czy możemy uczynić z niealkoholika albo uzależnionego alkoholika? Członka a? i odpowiedź jest nie. The fourth point to assure our future. About autonomy, which is simply independent and self governing. Czwarty, czwarty punkt, który naszą przyszłość, to jest autonomia. It simply means you can start your meeting at whatever time you want, you can meet in any location you want, you don't need to get permission in order to start a meeting or hopefully start a group, as we talked about earlier. To, to znaczy, że mamy dużą wolność, kiedy możemy rozpocząć meeting, jak rozpocząć meeting, o której godzinie będzie ten meeting? Um, I just explained autonomy. One of the ways that I practice autonomy is when I visit different groups to respect their customs. I don't, it's not for me to try to change their custom to my liking. Jed, jeden jeden sposób, w którym ja praktykuję. Yy, ten szacunek dla, dla autonomii i autonomii to jest to, że jak, jak odwiedzam jakieś grupy, które nie są moją grupą domową, to szanuję zwyczaje tej grupy. Niezależnie od tego, czy mi się podobają, czy nie. Ja parę razy zmieniałem miejsce zamieszkania. Myślę, że wśród nas są osoby, które. Every... Oh, I everywhere I've gone, my first thought is they don't do it right. I zawsze, jak się przeprowadzałam i wyszłam na meeting, to moja pierwsza myśl była, oni nie robią tego poprawnie. I know, right? How, how did they stay sober till you got there? Prze Przecież ja wiem, jak oni w ogóle mogą y nie pić i trwać w Wherever we started, what we know is the right way. Cokolwiek zaczynamy, gdziekolwiek zaczynamy, to, to jest, to jest, OK. I jeżeli idę i jest gdzieś inaczej, to nie znaczy, że jest gorzej czy lepiej. Jest po prostu inaczej. When move to another area, I suggest to them that they go to their, find a place that you tend to like to go. Jeżeli moi podopieczne, sponsorowani zmieniają miejsce zamieszkania, gdzieś wyjeżdżają w nowe miejsca to też sugeruję im, żeby, żeby znalazły sobie dziewczyn taką grupę, na której się będą dobrze czuły. Ale tak naprawdę, jakby się znajdziesz w takiej grupie, to w służbę się wkręć. Jakakolwiek byłaby dostępna służba. I przez 6 miesięcy bierz udział w, w spotkaniach sumienia tej grupy, ale żadnych sugestii i nie składaj żadnych wniosków. You will find you'll make a lot more friends that way and be more a part of the group than if you try to implement changes as you see fit. I odkryjesz, że w ten sposób dużo szybciej znajdziesz przyjaciół w tej grupie niż w sposób, w których od razu chciałabyś zmienić, zmienić ten meeting. The fifth point, which is our primary purpose. Piąty punkt, który zabezpiecza naszą przyszłość, i to jest nasz, y, nasza wyłączność celu. Y, ja tego tu nie napisałem, ale każda, każda grupa A, y, to chyba jest w drugiej wersji tra, tradycji, powinna stanowić duchową całość. Mając tylko jeden, jeden główny cel, jeden wyłączny cel. that of carrying its message to the alcoholic who still suffers so the question is what is your group's message is it a spiritual entity do you feel that when you go to your group Czy moja grupa, czy, czy czujesz to jak idziesz na swoją grupę, że, to, że, że ta grupa stanowi duchową całość? I, you, to to I co ja robię w tym kierunku, żeby ta grupa stanowiła duchową całość? The reason I ask those questions is because sometimes our message of what a group is like can feel is it a

Macierzysto, i mówię o grupie tutaj, a nie o meetingu. To zadaj sobie pytania. Może 30 przyjdź wcześniej. Na, staraj się przyjść wcześniej na spotkanie swojej grupy, może nawet pół godziny wcześniej. Spróbuj postawić się w buty nowicjusza. Pół godziny przed meetingiem. Co usłyszysz, co zobaczysz? My kiedyś byliśmy pierwszy raz każdy z nas na meetingu. Czy, czy, czy będziesz się czuł, gdy wejdziesz buty tego nowicjusza? Czy będziesz się czuł bezpiecznie? Czy, czy jakiś nowicjusz, czy wizytor będzie serdecznie przywitany na, tym, na tej grupie? Czy masz takie odczucie, że wszystkie trzy legaty mają miejsce na twojej grupie, istnieją? Do you feel to, come back to our Czy robimy wszystko, żeby tak serdecznie przywitać ludzi, żeby oni wrócili na nasz meeting, na naszą grupę? Jeżeli na któreś z tych pytań, które żeśmy sobie postawili, odpowiedź jest nie, to to prowadzi do kolejnych pytań. What can I do to change that? Co mogę zrobić, żeby to zmienić? How can I be an example of the change? Jak ja mogę stać się przykładem tej zmiany? You know, there's... Um... One of the things that in my home group it's so important to welcome people. I've visited many, many groups yeah, in my sobriety. In my group, really, naprawdę, to co jest bardzo, bardzo ważne na samą wagę to jest witanie nowicjuszy. And it's always amazing. Clearly, I'm not from that meeting or area. Ja dużo I travel a lot and I've been to many, many meetings, and of course. Jak się pojawiam na takim meetingu, to jest oczywiste, że nie jestem stąd. And it always is interesting whether or not I am greeted or welcomed or anybody speaks to me because obviously I don't know anybody yet. Ja ja nie znam tam nikogo i to jest bardzo ciekawe interesujące czy ludzie podchodzą do mnie i mnie witają, czy ktoś ze mną rozmawia. So because many times no one has ever spoken to me, I will make the initiation to try to introduce myself and visit with people before the meeting starts. Więc, ale zdarzało się tak, że nikt, nikt ze mną nie rozmawiał, nikt mnie nie przywitał, więc ja y, 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 przychodziłam wcześniej na takie meeting i próbowałam sama siebie przedstawić członkom tej grupy. But I look at it as my responsibility to reach out to the face that is unfamiliar to me because they may still be ale to jest moja odpowiedzialność, że jeżeli zobaczę nową twarz na swojej grupie, na meetingu na którym jestem, to jest moja odpowiedzialność, żeby podejść do tej osoby, bo to może być ktoś, kto jest wpółpiany jeszcze, ktoś kto chce przestać pić, albo ktoś, kto nie pije 100 lat, to nie ma znaczenia. We can be the example of change. Ale my powinniśmy być przykładem zmian. The sixth point to our future. Has to do with cooperation versus affiliation or endorsement. Okay. Szósty, punkt, szósty punkt, który zabezpiecza naszą przyszłość, to jest współpraca. Czyli to, że współpracujemy, a nie wiążemy się. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby, żeby bardzo wyraźnie oddzielić meetingi AA czy grupy, które się spotykają. W jakichś miejscach w których spotkania mogą być brane za, za spotkania inne niż spotkania I never Ja starałam się nigdy nigdy tego nie zrobiłam żeby jakby brać udział w czymś żeby imię gdzieś zostało użyczone na przykład komuś czy, However, I have allowed the pursuit of money, property and prestige to divert me from my primary purpose. No, ale ale mam też takie doświadczenia, gdzie różne problemy y, prestiżu, władzy i pieniędzy y, odsuwały mnie i nas od głównego celu. It's height in my life was at 6 years sober. I was I'm 6 lat trzeźwa. When

materialized in my life or I would probably be drunk today. I, i zdam sobie sprawę, że, że, że nie, 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 nie weszłam w to po prostu, bo inaczej prawdopodobnie byłabym pijana. But the pursuit took me farther away from the center of Alcoholics Anonymous. And I have seen that happen to others. Ale takie szukanie, szukanie szczęścia osobistego odwiodło mnie na moment od A. The seventh point is about our self-support And not accepting contributions. A siódmy punkt, który zabezpiecza naszą trzeźwość, to jest samowystarczalność.. Initially, we think of self-support as just money. I tak na, 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 pie, na pierwsze wrażenie, jeżeli mówimy o samowystarczalności, to mamy na myśli pieniądze. And certainly it is money because our contributions. Help support our other service entities. They have expenses that need to be paid for, and we don't take outside contributions at our service centers, etc. Whatever you're currently contributing, are you able to add to that a little bit more? And are you able to maybe double that at your home group? This is what. I have talked to my sponsor about. To, co ja y, usłyszałam i to, co przekazuję moim podopiecznym, to, to jest to, czy mogę dodać coś więcej do tego, co wrzucam do kapelusza, krótko mówiąc? A być może mogę podwoić swój datek. When I put one dollar, US dollar, in my basket, I do not have a consciousness of that. When I put ten dollars in, i feel I'm making an investment in my recovery and those to come. Wiecie, jak, jak, jak wrzucam dolara do kapelusza na swoim mitingu, to właściwie nie, nie mam świadomości żadnej, nic temu nie towarzyszy. Ale jeżeli wrzucam 10 dolców, to mam taką świadomość, że inwestuję w swoją przyszłość i przyszłość tej wspólnoty. Another way to be self-supporting is through the service commitments and participating in group events. Another way of supporting, of self-supporting, is through our service commitments and participating in the group's events. I to, oczywiście to takie, taki kontribucja do grupy, czy, czy samowystarczalność grupy, no to jest branie udziału w różnych aktywnościach, które ma grupa w podejmowaniu służby na tej grupie. To jest tak, że pomaganie samowystarczalności grupy. But let's go to self-support on a personal level. Financially, we first learn about self-support. In our country, we have a welfare system and other kinds of systems where even though we're able-bodied, we choose not to work because we're lazy. Ale spróbujmy porozmawiać o tej tradycji na takim poziomie e, osobistym naszym. It's time to get to work and be financially self-supporting. E, i być samo wystarczalnym. Emotionally self-supporting it is not my husband's responsibility to make sure that I'm happy all the time. Przychodzi taki moment w życiu, w którym emocjonalnie musimy być samo wystarczający. To już nie jest odpowiedzialność mojego męża, żebym ja była szczęśliwa. It's my responsibility to if I am unhappy to take the to jest moja odpowiedzialność, jeżeli czuję się nieszczęśliwa, być może powinnam podjąć jakieś działanie, być może się pomodlić, być może pomedytować, być może zadzwonić do kogoś. Jestem też odpowiedzialna, żeby być samowystarczalna, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne. O ćwiczenia, o, o, o lekarza, pójście i badania itd., itd. I do a lot of things and I require a lot of stamina and energy, and it's my responsibility to make sure that I take the necessary actions to get what I need. Prowadzę dość aktywny tryb życia i to jest moja odpowiedzialność, żebym była do tego przygotowana i żebym potrafiła sprostać temu wszystkiemu. Am I verbally self supporting? Meaning, am I speaking kindness or am I speaking criticism? Teraz tak verbalnie, czy jak, jak mówię, jak się odzywam, czy jestem taka samowystarczalna, też, czy mówię słowa wsparcia do ludzi, czy mówię słowa krytycyzmu do ludzi. And spiritually self supporting. Nobody can do my prayer and meditation or develop my relationship with God as I understand him. Nobody can do that for me. I na poziomie duchowym, czy so these are some ways that we can be self supporting through our own contributions. Jest to są sposoby, w których możemy być sami wystarczalni i, i stosować tę zasadę jak w naszym życiu. The eighth point to assure our future has to do with professionalism. E, e, ósma tradycja, czyli ósmy punkt, który zabezpiecza naszą przyszłość, e, mówi o profesjonalistach. We don't have any professional AA members, but AA has what we call special workers who make the 12 step services possible. Nie mamy jakiś e, nie, nie, nie zatrudniamy profesjonalistów, jakby, ale możemy zatrudniać pewnych ludzi, którzy, którzy umożliwią, że służba dwunastego kroku staje się możliwa. We have a central office in our communities, most communities in the U.S., and they make sure that the phones are covered and handled 24 four hours a day, so that people calling in for help have a live line. Mamy oczywiście mamy PIK -i, takie różne telefoniczne centra pomocy w biurach i, i musimy wziąć odpowiedzialność za to, że gdy ludzie dzwonią, to ktoś odbierze telefon i, i że to wszystko jest czynne 24 godziny na dobę. To jest także miejsce, 12 step work jest called upon. So, when someone calls in for help, they have a list of people ready and available to go on that 12 step call to są bardzo często miejsca, gdzie właśnie zaczyna się służba 12. kroku. Ktoś dzwoni tam po pomoc i ten odbierający telefon ma listę 12 krokowców i ci 12 krokowcy ruszają od razu na pomoc. They are also the central location for calls for public information or cooperation with the professional community requests. Mam numery telefoniczne linie telefoniczne które się zajmują tylko kwestiami związanymi z informacją publiczną na przykład albo z kontaktami z profesjonalistami. They also print our meeting schedules. List meetingów też drukuje przecież. So there's professionals working with others versus our service work which is done for free and for fun. That's where we Ale come in. Ale nasza służba jest za darmo i mamy mieć trochę zabawy w tym wszystkim. The ninth point to assure our future has to do with organization. That we are not organized in the conventional sense. Dzie dziewią dziewiąta tradycja, dziewiąty punkt, który zabezpiecza naszą przyszłość. Nie jesteśmy organizacją w tym konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. So let's not confuse organization with structure, because I know most people operate better in a structured kind of environment. Nie, nie mylmy organizacji ze strukturą. Yy, bardzo ważna jest duchowa yy, waga, ważność rotacji. To jest bardzo dobra zasada, bo, bo w moim własnym myśleniu ja, myśl, ja, ja uważam, że ja te wszystkie pozycje i służby jestem w stanie wykonywać najlepiej. It's, it's a moje... humble fact. Yeah. Mojego, ale... um, every commitment is accountable to some body. Whether it's commitment back to the group or to a smaller group or to our service structure, everybody has accountability. I każda służba wiąże się jakby z, z przynależnością do, do, do jakiejś części pewnej struktury. The tenth point to assure our future has to do with outside issues Okay, 10. the long form reads no aa group me or member should ever in such a way as to implicate aa ever express any opinion on outside controversial issues particularly those of and these are the big three mm -hmm. politics alcohol reform or sectarian religion I w drugiej formie tej tradycji czytamy, że żadna grupa, ani żaden członek nigdy nie powinien jakby mówić w taki sposób, by, by wskazywać na to, że AA wyraża jakąkolwiek opinię na temat jakichś problemów spoza naszej Wspólnoty. Szczególnie dotyczy to polityki, spraw związanych z szeroko pojętym problematyką alkoholizmu a także z religijnością, z podziałem religii religiach. The alcoholics anonymous I anonimowi alkoholicy nie są przeciwko niczemu z tych rzeczy, o których tu mówimy i nie mają poglądu na żadną z tych spraw. I have found that opinions are debatable, my experience is not. Moje doświadczenie mi mówi, że moje opinie podlegają, że tak powiem, debacie, mogę rozmawiać, debatować, kłócić się. Natomiast moje doświadczenie mówi mi co innego. Tak naprawdę to polityka i religia to są dwie dwa najbardziej kontrowersyjne tematy, jeżeli. Jeżeli przyjrzymy się wszystkim prywatnym rozmowom, I have a couple of sponsors that tend to actively engage, not as AA members, however, but in the Facebook or social media of this type of discussion. Ja mam kilka podopiecznych, które nie, jakby nie wyjawiają tego, że są członkami AA, ale w mediach różnych społecz społecznościowych. Biorą udział w, w, w tego rodzaju różnych dyskusjach i rozmowach dotyczących polityki religii. And what I ask them when they lose friends or get in a fight with somebody on their social media yeah, Czasami one tracą przyjaciół w ten sposób, i ja wtedy im zadaję pytanie. Is, is it really necessary That I share my opinion on these controversial matters that have nothing to do with AA, czy to jest naprawdę konieczne, czy to jest naprawdę konieczne, że ja się dzielę swoimi opiniami na temat tych różnych kontrowersyjnych spraw, które nie mają nic wspólnego z AA. And if you do feel it's necessary, can you then listen and respect the opposition? Jeżeli odpowiedź jest tak. To czy jesteś w stanie słuchać i szanować swoich oponentów w tej dyskusji? If not, then you be in the jeżeli nie, to prawdopodobnie nie powinieneś aktywnie uczestniczyć w tej dyskusji. Regarding alcohol reform, we have the 12 traditions checklist. Mamy takie tref pytania do 12 tradycji. Taki checklist mamy, jeżeli chodzi o alkohol. And reform. And for this one, it says, do I ever give the impression that there really is an AA opinion on those following items? Ja teraz to przeczytam. Tak. Czy jedno z pytań w tym, w tym, do tej tradycji jest, czy kiedykolwiek sprawiłem wrażenie, że istnieje opinia AA? Na którykolwiek z tych tematów: leków uspokajających, lekarzy, psychiatrów, kościołów, szpitali, więzień, alkoholu, rządu, legalizacji marihuany, witamin, al anonu czy al-latino. Nie mamy opinii na ten temat. But if they know I'm an AA member, Problem polega na tym, że niektórzy wiedzą, że jesteśmy członkami A, więc chodzi o tą, o tą ostrożność w tym, żeby nigdy nie sprawiać tego wrażenia, że to jest A, jeżeli wyrażamy opinię na temat. On the 11 point to assure our future has to do with anonymity. And being an attraction rather than promoting us. Przyciąganie raczej jedenasta tradycja niż reklamowanie anonimowość. So is at the public level identifying myself as a member of Alcoholics Anonymous. I anonimowość to jest prosta identyfikacja samego siebie na poziomie prasy, radia, telewizji. And the public level being the press, radio, films, and maybe we want to include TV and certainly the internet. internet teraz brać pod uwagę, Anonymity is often misunderstood. And Dr. Bob is referred to as saying we either break it by being so anonymous our, friend, our fellows cannot. Or we blab are members of Alcoholics Anonymous. jest często trochę opatrznie rozumiana, czy źle rozumiana. I doktor Bob mówił, że są dwa sposoby niezachowania anonimowości. Jedna to jest ta, o której wspomnieliśmy, że nie zachowanie jej na, na poziomie prasy radia filmu, ale druga to jest ta zachowywanie anonimowości wewnątrz wspólnoty, wśród przyjaciół, tworzenie takiej aury wokół siebie, że inni nie, nie, nie mogliby nas znaleźć. Ja naprawdę nie chcę być anonimowa na swojej grupie macierzystej, nie chcę być anonimowa we wspólnocie anonimowych alkoholików. I don't want to be someone who's drifted off and you never knew I was there. Nie chcę być takim członkiem, który wpada, wypada i nikt nie wie, kim jestem. So when I jeżeli jestem na, na grupie anonimowych alkoholików i jeżeli się przedstawiam, to przedstawiam się z imienia i z nazwiska. Attraction versus promotion. At the level of my group, am I an attraction in service commitments? a to nie reklamowanie na poziomie grupy na przykład, nie? Czy, to ma, czy to ma wyraz w, moich, w mojej służbie na przykład w uczestnictwie w różnych aktywnościach grupy. And my recovery and sponsorship. When... W, w zdrowieniu i w sponsorowaniu. One of the check checklist question number six is, is my AA sobriety attractive enough, that a sick drunk would want such a quality for himself? Szóste pytanie. Jedno z pytań checklist do tra tradycji jest takie, czy moja trzeźwość jest, jest wystarczająco przyciągająca, że jakiś chory jeszcze pijak będzie chciał takiej jakości życia dla siebie samego? And one of the ways that, again, personally, attra applying attraction versus promotion in my personal life would be once again financially: am I taking responsibility for my finances, or am I always broke? I <głos> <głos> I, <głos> I, <głos> I to my osobistego, finansowe sprawy, czy jestem odpowiedzialna. In my czy jestem stabilna emocjonalnie, żeby nie dawać tego zmartwienia ludziom, niezależnie od, te, od, od tego, jak dzisiaj wygląda mój, mój dzień, ale, ale że, że wszyscy wokół mnie wiedzą, że jestem stabilna. Am I a physical attraction? Have I bothered to put myself together today? I love dressing up for Alcoholics Anonymous. Nie. Czy jestem dzisiaj atrakcyjnie ubrana? Ja kocham się, ładnie ubierać w Wespólnocie. Am I a verbal attraction? Am I kind, or critical, supportive, or sarcastic? Czy verbalnie jestem atrakcyjna, czy, czy moje słowa to są miłe słowa, czy to są słowa zachęty, czy to są słowa wsparcia? Czy raczej to są słowa krytycyzmu? How about my language? Have I cleaned that up? Czy ja, czy ja, czy mój język jest czysty? Czy dalej przeklinam? My profanity. Am I a spiritual attraction? Czy ja jestem ducha, duchowa, duchowa I don't have to use the word ja nie muszę używać słowa Bóg 15 razy w jednym zdaniu, ale chodzi o to, żebym poprzez swoje życie i działanie zademonstrowała, że Bóg jest obecny w moim życiu. Pamiętajcie, nigdy nie wiemy, kto na nas patrzy. And the twelfth point to assure our future is 12, 12 punkt, który zabezpiecza naszą przeszłość.: Anonimowość jest y, duchową podstawą wszystkich naszych tradycji.: What are some ways that I place principles before personalities? Jak y, kładziemy zasady przed osobowościami?: i go around and I shake all the hands of the people in the room, whether okay. I know them or not. Kiedy, kiedy wchodzę do, do, do swojej sali meetingowej, e, zasady przed osobowościami, czy witam się z wszystkimi jednakowo. Especially the people I don't like. Specjalnie z ludźmi, których, za którymi niekoniecznie przepadam. It's very important because.

Kolejną taką rzeczą jest podejmowanie się służby, jeżeli grupa, członkowie grupy uważają, że ta służba jest dla mnie dobra. I'm just Wiesz, w inny sposób to zawsze będę brała takie służby, które tylko mi pasują. So how can I best serve the group is my point? Czyli, czyli moje pytanie jest, jak w najlepszy sposób mogę służyć mojej grupie? So some closing thoughts on the traditions Tak zamykając ten, tą część o tradycjach. Let's be careful that we don't use the traditions as rules or clubs over somebody's head. Bądźmy pewni, że, że, że nie traktujemy i nie będziemy nigdy używać tych tra tradycji jakiegoś prawa czy, czy jaichś przepisów i nie będziemy tego, implementować tego najnych ludzi. Sometimes we can get into some really deep and great debate over the view of a tradition, yet if we stop and ask, what was the spiritual intention when it was written, I think we'll get our answer. Hmm. Czasami możemy naprawdę wejść. Głębokie debaty takie, różnice zdań, jeżeli rozmawiamy o różnych tradycjach, ale jeżeli wrócimy do początków, dlaczego one zostały zapisane, to na pewno znajdziemy wspólny, wspólny grunt i odpowiedź. And if we say, that's breaking traditions Jeżeli czasami mówimy, że to jest złamanie tradycji. Please be prepared to help the rest of those present understand which tradition and why. To bądźmy przygotowani na to, żeby wyjaśnić wszystkim, która tradycja została naruszona i dlaczego. Because I'd Więc ja się znalazłam taki sposób mówienia o tym. Nie mówię o tym, że jest niezachowana, nie mówię o tym, że tradycja jest złamana. Ale użyłam takiego sformułowania, że niekoniecznie ta sytuacja jest w duchu tej tradycji. nie bądźmy się Bądź, Bądźmy uważni. Or such group rules and that we Bo możemy dojść do punktu, gdzie stworzymy takie zasady i takie zakazy na grupie, że przestaniemy być atrakcyjni. Let's learn from their experience and that their pro what prompted their writing or we shall repeat their mistakes Uczmy się ze swojego własnego doświadczenia. what well, we only have two legs of that three legged stool so far dwie nogi tego stołka żeśmy przerobili ale tylko dwie and we're, and we're going to quickly go through the 12 concepts I teraz spróbujemy y szybko przejść przez 12 koncepcji

That may not under, be understood by a lot of people. How many in this room have ever been in the service structure like a general service representative? Bo, bo nie wszystko, co będziemy mówić, te, też nie, nie chcę, bo to niektóre rzeczy z koncepcji są niezrozumiałe do, dla ludzi, którzy nigdy nie byli w yeah. strukturach. Kto pełnił służby w strukturach, na przykład w służbie krajowej? No. Okay, great. So you probably have familiarity with this, but the majority of people... To my spróbujemy teraz, może też porozmawiać o, o, o koncepcjach z, z, z poziomu i z punktu widzenia grupy i z doświadczenia grupy. Często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stosujemy koncepcje w życiu naszej grupy. So, we're just going to focus on these first ones regarding the group level. So, at the beginning, and I'm going to use my group as an example, concept one is all the people at my meeting. So, let's say there's 100 people at the meeting, which is concept one. But they can't really be that effective as a whole, so they delegate. to concept 2 which are the people that attend to the business meeting and there's probably 30 people there. Ale jak jest taka duża grupa która ma 100 osób to jest dość trudno podejmować pewne decyzje więc część uprawnień ta grupa deleguje na osoby które wezmą udział w biznesowym spotkaniu tej grupy So this group makes the decisions group, a group consciences and they make motions and they pass them or they don't grupa podejmuje pewne decyzje albo nie. Are are ale, ale są pewne decyzje, które na tej poziomie grupy są delegowane do służb grupy. We the group secretary responsible for the health and well of the group. Wybieramy sekretarza meetingu, to to sekretary to jest tak jak nasz rzecznik i prowadzący w jednym tak To be our leadership to wybieramy go, żeby był naszym liderem, żeby podejmował jakieś decyzje w imieniu grupy. No. Żeby o różnych rzeczach decydował. dajemy mu pewne uprawnienia, ludziom, których, 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 których wybieramy do służb. Przekazujemy pewne, pewne uprawnienia także na poziomie grupy. But they can't do everything, so they delegate to the group's service commitments what the worker bees, people like me, who then i do you know whether I do the literature or I'm the greeter or the coffee maker all the different service positions are delegated to Więc także delegujemy te, ta jedna osoba taki by, by, nie modnie stać zrobić wszystkiego i, i i pewne swoje uprawnienia delegowane są do innych członków grupy, żeby pełnili swoje służby. And those are my group is guided by what we call the paperwork which is the group minutes i the motions that we have made. Na moje grupie mamy zawsze przed każdym sumieniem grupy. Minut to, to oznacza, że jakiś taki plan, ścisły plan, którego przestrzegamy, tym się czym, ma, czym chcemy zajmować. So we've already covered one, delegates to two, delegates to six, delegates to eight, run by seven. We've already covered five concepts. Okej, okay, więc w tym krótkim widzicie, ja na co nie zdałem sprawy się znam. Rozmawialiśmy ale nie wiem, czy zrozumiałe, na temat koncepcji pierwszej, drugiej, szóstej, ósmej e, i siódmej. We have then what I call the spiritual tools, which in concept three is the right of decision. Ale w bardziej praktyczny sposób mamy pewne duchowe narzędzia, i, i, i o tym teraz porozmawiałem w koncepcji trzeciej i to jest prawo do decyzji. The right of decision... I'm going to give you an example of the coffee maker, because every or coffee or tea maker, every group has one. Okay, na każdej grupie jest y, kawierenkowy, więc y, uczynimy z tego przykład. So the example, I, when I was here at, in Warsaw at the Radna group, they had instant coffee. Kiedy byłem w Warszawie na angielsko meetingu na Radnej, oni mieli kawę rozpuszczalną. And so the coffee maker has the right to re you know, get more instant coffee as needed. O, o tym, jaka kawa tam jest, podejmował what brand they pick is their, their choice. Marka tej kawy była? Takie prawo but if they thought, well, I think we need to get a big coffee pot and we need to brew the coffee. That is outside the scope of their responsibility. Ale jeżeli na przykład doszłoby do takiego do takiej decyzji, że musimy kupić jakiś czajnik większy czy ekspres do kawy, takie prawo do decyzji już nie należy tylko do kawiarnikowego. And they would need to check with the group conscience if that was okay because this is now going to impact how much the group disperses. In Seventh Tradition to your various entities that you support. Więc to musi być konsultowana z wymienną grupą i być może wymienną grupie uzna, że jest wystarczająca kasy i daje prawo do decyzji w tej mierze kawiarnkowemu. With Concept Four, the right of participation generally has to do with voting. Prawo do uczestnictwa w koncepcji czwartej generalnie odnosi się do głosowania. The simple explanation is each group decides. E, Jedno z takich rzeczy jest, że każda grupa decyduje o tym, kto jest y, członkiem tej grupy z prawem głosu. In order to be a Są niektóre grupy, które znam, na których musisz być członkiem grupy trzy miesiące co najmniej, żeby zyskać prawo do głosowania na tej grupie to late business meeting, you are welcome to vote if you want to. W mojej grupie na przykład, jeżeli chcesz zostać na meetingu biznesowym po meetingu, to w mojej grupie i możesz głosować jeśli chcesz. Jeżeli uważasz, że to jest twoja grupa. Od razu. With concept 5, the right of appeal. And what I'm going to focus on is the minority opinion. Yeah, prawo do apelacji y, 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 to jest piąta i to ogłosim mniejszości powiem tylko. The minority opinion is very very important. I, I powiem Wam, że głos mniejszości jest bardzo, ale to bardzo bardzo ważne. If you have a discussion at your group, the suggested way is to limit the amount of time each person has and that everyone speaks. Po pierwsze, jeżeli mamy jakąś dyskusję na naszej grupie, to powinniśmy ograniczyć czas każdej wypowiedzi po to, aby każdy mógł się wypowiedzieć. Because the loud voices will tend to talk more than once and the quiet little timid ones won't speak at all. Bycie, bo czasami bywa tak, że ci, co mówią głośno i mają silne opinie, mają taką tendencję, żeby kilka razy zabierać głos w jednej sprawie, a ktoś, kto nie jest tak prze przebojowy, wtedy nie ma szansy się w ogóle wypowiedzieć. Ale wszystkie głosy wypowiedziane w takiej dyskusji są bardzo, ale to bardzo ważne. Also, what's important is that I make that environment a safe place for everyone to speak. Bardzo ważne jest, żebyśmy stworzyli w ogóle taką, taką atmosferę, takie okoliczności, żeby każdy członek czuł się bezpiecznie w wyrażeniu swojego poglądu i swojej opinii na ten temat. Because if I do things like, or I start talking when someone is sharing, that is not only disrespectful, but that is rude. Ale naprawdę to jest bardzo niegrzeczne, jeżeli ktokolwiek siedzieli i ja wtedy robię miny albo zaczynam rozmawiać z kimś, to przede wszystkim jest to niegrzeczne i jest to okazaniem nie okazaniem szacunku dla osoby, która właśnie mówi po prostu traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. We'll come back to that in just a Zaraz wrócimy do, do przywództwa we wspólnocie, do, 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 do liderów. To jest bardzo ważne. And for the no I oczywiście tutaj też jest, jeżeli chodzi o głosowania, to jeżeli jeżeli głosujemy i mamy prawo do głosowania, to bierzemy odpowiedzialność też za realizację tego, czego dotyczyło głosowania, czyli odpowiedzialność ponosimy za, za decyzje, które przegłosowaliśmy. So the easiest way to do that is identify the job description, like if I asked what your coffee and tea maker did, it would probably be different than the responsibilities our group coffee maker would have. And so if they don't know what to do, they're going to do the best they know how, probably when they made coffee from a different group. But it may not be the same responsibilities that are in my group. My group's coffee maker sets the coffee up and they have a crew that set up the podium, the chairs. A, okay, na mojej grupie jest ktoś, kto zajmuje się kawą i przygotowaniem kawy. Jest załoga, która zajmuje się ustawianiem krzeseł... Przygotowaniem sali, ustawieniem podium. But someone else purchases the coffee and supplies, and someone sets up the literature. A different commitment. A, ok, Okej. Okay. Załóżmy, że, że delegowali, wybraliśmy tego kawiarnkowego, ale nagle przychodzi kolporter z kawą, nie? So that's why I say job descriptions. Ah, okay, sorry. Are so helpful. Okay. Jeżeli głosujemy nad, nad czymkolwiek, to jakby temat tego, co powinien być jasno opisany, jasne zasady, jeżeli głosujemy nad jakąś służbą, to zasady tej służby powinny być jasno określone, żeby, żeby z tą służbą wiązała się jasno, jasno określona odpowiedzialność. Przepraszam, to zazwyczaj naprawdę, to zgubiłem. Jeżeli jesteś kawiarenkowym, to masz, twoją odpowiedzialnością jest przyjście wcześniej, nastawienie kawy, kupienie kawy i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście taki przykład, który dotyczy każdej służby, ale chodzi o jasno określone warunki pełnienia służby. Koncepcja 11: najlepsi ludzie, żeby wynajdywać najlepszych ludzi do, do wykonania pracy. i'm sure in your community like ours the general service representative it suggested two years of sobriety and so it's not quite fair to send someone with one year of sobriety or when you're having your elections somebody left the room and you voted that person in and they find out when they return Ok, ale oczywiście, że nie, nie jest też dobrym rozwiązaniem, żeby proponować taką służbę komuś, kto ma jeden y, y, rok trzeźwości. And 12 is the of our okay. Koncepcja dwunasta, naszych sześć gwarancji, to jest jakby podsumowanie wszystkich koncepcji. Okay. And so... due to time i'm going to skip all the way to concept nine i know y'all are been here ja leadership do guidelines there are about eight different points of leadership guidelines in concept 12 it's the easiest concept of all to understand and something that can be applicable in every area of your life you're my kind of people. Jesteście tacy jak ja so we're going to, to talk just a couple of minutes about concept twelve before we do concept nine. And I'm gonna ask you, as, you think, as we think about this, think about how the application is in your group. because it may be too confusing when you try to think of it at the general service level. Ja też czekam, kiedy o tym mówić, to pomyślcie, jak to działa na waszej grupie, my trochę będziemy możemy mówić jak to jest na, na poziomie służby krajowej. So I'm going to intersperse the word group where it has conference. So for concept 12 it's our six warranties. W tej w te koncepcji mamy naszych sześć gwarancji. 1. Observe the spirit of AA tradition taking great care that the group never becomes the seat of perilous wealth or power. Chodzi o przestrzeganie e, pierwsza ducha, e, tradycja i, i takiej troski, żeby konferencja nigdy nie stała się ośrodkiem e, władzy dup, i bagacttwa.

W skrócie chodzi o to, jeżeli przejdziemy na poziom grupy, że powinniśmy być bardzo odpowiedzialni i tacy podtrzymujący finansowo także swoją grupę, bo te nadwyżki z naszej grupy idą po to, żeby umożliwić y, y, potem działanie służb krajowych. That none of the group members Shall ever be placed in a position of unqualified authority over any others. So, what that means is just because I'm the longest sober person in my group, I don't get to dictate how you do your job and uh, be the AA police at my group. Na poziomie grupy oznacza to prosto, jeżeli jestem najdłużej trzeźwym członkiem, członkiem naszej grupy, to nie oznacza to, że ja mam dyktować, co i jak ma być na grupie robione. That all be by vote, and by Kolejna z tych gwarancji jest, że wszystkie ważne decyzje powinny być osiągane In most groups, substantial unanimity. Well, first of all, it, as I mentioned earlier, it's really important to have a thorough discussion. Most of the time in Alcoholics Anonymous, we have such a thorough discussion that it has been talked about and talked about and revived to talk about it some more. jak wiecie bardzo dużo dyskutujemy we wspólnocie a i są takie tematy które dyskutujemy i dyskutujemy i dyskutujemy i dyskutujemy ale we do go to vote, no one can say we rushed it ale wiecie co kiedy dojdzie do głosowania nikt nie będzie mógł, jeżeli jest takie Taka długa dyskusja, wyczerpująca, to kiedy dojdzie do głosowania, nikt nie będzie mógł nam zarzucić, że coś zrobiliśmy w pośpiechu. Most groups consider substantial unanimity at least two thirds, and on some important measures, like maybe a financial decision, three fourths of the approved. Oczywiście te głosowania też znaczącą większość powinny mieć. i na większości grup, w większości spraw przy, przyjmujemy dwie trzecie, ale są grupy, na których niektóre decyzje dotyczące finansów wymagane na przykład y, są trzech czwartych głosów za. Piąta, piąta mówi, że żadna, żadne z działań konferencji There will be times when a member might one time or repeatedly be disruptive. We can't kick that person out of Alcoholics Anonymous, but one meeting at a time to protect the welfare of the group, we can ask them, please come back another time. Zdarzają się takie sytuacje, że są takie mityngi, są tacy ludzie, którzy na przykład przeszkadzają w mityngach. My nikogo nie możemy pozbawić członkostwa AA, ale dla dobra wspólnego, które jest najważniejsze, czasami możemy poprosić takich ludzi, żeby przyszli za tydzień, powiedzmy. There are, of course, several ways to incite public controversy, but if we practice tradition 10 were pretty safeguarding against that. Oczywiście jest bardzo dużo sposobów, w których możemy wejść w publiczną kontrowersję na przykład, ale jeżeli będziemy trzymali się tego co mówi tradycja 10, to jesteśmy chronieni wtedy. That though the group may act for the service of alcoholics anonymous, it shall never perform any acts of government and that like the society of alcoholics anonymous Konferencja czy grupa e, e, będzie służyła wspólnocie e, anonimowych alkoholików, nie, nie, be, nie będzie rządziła, to jest kolejna gwarancja, że i tak jak wspólnota e, anonimowych alkoholików, której służy, konferencja e, pozostanie zawsze w swojej naturze demokratyczna w swoim działaniu. So in summaries concept 12 is the summarization and the embodiment of the first 11 concepts. Właściwie w tej 12 koncepcji mamy takie podsumowanie wszystkich pozostałych koncepcji. And now to my favorite and I think Nancy's favorite concept 9. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej koncepcji 9. It's the easiest concept to understand um, and to practice in every area of our life. To jest chyba najłatwiejsza koncepcja tak naprawdę, którą my, my, można zrozumieć i praktykować w każdej dziedzinie naszego życia. Some of the bullet points are one put principles, plans, and policies into action. And we want to back them, up, them being the leadership. Jest kilka takich punktów, których się y, 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 jakby będziemy trzymać. Y, jeżeli chodzi o zasady, y, planowanie, y, działania, które to od liderów y, zależy, planowanie pewnych działań, zasad, implementowanie ich, ich, ich do działania, ale do tego potrzebne jest wsparcie od innych ludzi, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie lidera. Że dla każdego działania we wspólnocie potrzebne jest wsparcie. Two, plans, and ideas, but is open to a good idea from anywhere, and gives proper credit. i Oczywiście dobry lider też jedną z cech dobrego przywództwa jest to, że, że dobry przywódca potrafi zaplanować pewne rzeczy, zasiać w głowach innych, innych ludzi pewne idee ale także jest otwarty na pomysły innych. Jeżeli usłyszy jakiś pomysł, to jest w stanie to przyjąć i podziękować i wskazać to, że to nie jest mój pomysł. Dobry lider jest w stanie dać kredyt komuś innemu, kto ma być może lepszy pomysł niż on sam. Dobry lider nigdy nie obwinia Nikogo za nic zawsze bierze odpowiedzialność na siebie. To jest jedna z cech dobrego przywództwa. Dobry lider także, jedną z cech dobrego przywództwa jest to, że, że powinien być zdeterminowany i gotowy do bronienia swoich racji, kiedy to jest konieczne i potrzebne, w sposób zdecydowany. Dobry lider też nie wchodzi w, jakby w kontrowersje i nie jest przeciwny różnym rzeczom tylko dla prostego niebo nie. Możesz mieć przeciwne zdanie, ale mieć dobry powód do tego, żeby mieć takie zdanie. Uzasadnij to. Number six, know that very prideful or angry people can also be right. Dobry, dobry lider potrafi też rozpoznać i wie o tym, że y, ludzie, którzy y, działają pod wpływem emocji, złości, dumy, ale oni wszyscy mogą mieć rację. Seven, knows you've got to give and take and compromise cheerfully and yet when you must stand firm on your beliefs. Dobry lider także wie, kiedy dać i kiedy wziąć, ale też zna wagę kompromisu, pójść na kompromis, ale kiedy jest to konieczne, powinien bronić swojego stanowiska. So you will have people challenge what you believe or they will believe quite differently. I don't have to be mean or ugly. To chodzi, chodzi żeby odróżnić też opinie innych ludzi od ludzi samych. Że, to nie, że, że że potrafię bronić swojej racji. I to bronienie racji nie oznacza atakowania tych, którzy mają przeciwne zdanie na, na jakiś temat. Że wymaga szacunku dla przekonań innych. number eight criticism o, krytyka. To jest Nobody likes to be feel they're criticized Słuchajcie, nikt nie lubi być krytykowany. And yet I know how important it has been, my attitude or perception of what they're saying to me because I have needed what I like to call course. Ja, ja, ja dzisiaj wiem, jak, mimo że nikt nie lubi być krytykowany. Ja dzisiaj zdaję sobie sprawę, jak to jest bardzo ważne, słuchać uważnie krytyki. Dlatego, że ja potrzebuję tego, żeby kurs, na którym jestem, był korygowany cały czas. So, Bill calls this criticism the acid test. Bill nazwał ten, ten krytycyzm to pewnie jest iom, angielski takim testem kwasu, acid. To z czymś co boli piecze, jak się ktoś krytykuje. Yeah, not the drug, yeah, not, not the drug. Uh, there's the constructive critics, often our friends. Są często jest krytyka konstruktywna. to są to są kontyjz konstruktowna krytyka i często ona przychodzi od naszych przyjaciół. And then there's the destructive critics. Ale są także jest także krytyka destrukcyjna. From the destructive critics, he gives us a very good guideline. When we feel we're being Wiecie co w tej koncepcji dziewiątej Bill nam daje bardzo, jeżeli chodzi o, to, o tą destrukcyjną krytykę, on daje nam taką, taką taki guideline, taki, taką listę rzeczy, w jaki sposób powinniśmy na tą krytykę odpowiadać. One, I numer jeden to jest słuchać uważnie swoich krytyków. If you're like me and I'm feeling attacked, I'm already preparing my defense before they finish what they have to say. That's why we listen carefully. We have, musimy słuchać uważnie, bo w naszym naturalnym y, y, takiej reakcji to my mamy już odpowiedź na tą krytykę zanim oni skończą nas krytykować. So, is there any truth to what they are saying? Bill prosi, żebyśmy się przyjrzeli, czy jest chociaż część prawdy w tym, co oni mówią. Jeżeli jest część prawdy w tym, co mówią, to dobry lider powinien to rozpoznać i podziękować im. If not, A, I can it, or... Jeżeli w tej krytyce destrukcyjnej nie ma prawdy, to Bill pokazuje dwa wyjścia. Pierwsze, zignorować. Or I can try to persuade them to see it how I do. O, albo spróbować ich przekonać. However, by failing that, I need to realize and these are Bill's words, okay, not mine. Mm -hmm. They are too sick to listen. And try to forget the whole business. Ale jeżeli y, spróbujemy ich y, krytykować, a ta krytyka jest naprawdę taka destrukcyjna, to musimy zdać sobie sprawę, że powodu ich stanu oni nawet nie będą w stanie słuchać. I w ogóle cała sprawa, zamieszanie wyjdzie nie warte grani warte świeczki. He said, this is a large order, but we must keep trying. Y, to jest trudne zadanie i to są ciężkie y, sugestie do wykonania, ale, ale powinniśmy próbować się stosować do nich. So, if I could summarize what it means to me, it would be when, when I feel being attacked, separate the information from the emotional delivery. Dla, dla mnie co jest też ważne, że w momencie, gdy jestem krytykowana, próbuję, się jas, próbuję jasno oddzielić informacje, niesie, się niesie ta krytyka od emocjonalnego ładunku, który niesie ze sobą. To... Sposobu, w jakim zostaje przekazana delirium. To, to nie jest takie proste, bo po pierwsze, ja próbuję siebie bronić. The adult, the do ale, ale dojrzały człowiek nie zachowuje się w ten sposób. That's why I have to listen to the information. Dla, and y, dlatego muszę słuchać y, y, informacji i wtedy zdecydować o tym, jak się zachować, nie, re, nie reagować obroną czy atakiem od razu. Bill także napisał o tym, y, że, że bardzo ważną cechą y, dobrego przywództwa, dobrego lidera jest wizja. The ability to estimate the good for the immediate and distant future. I wizja to to jest bardzo, bil, to w bardzo praktyczny sposób, że to jest taka zdolność do do tak, takie takie oceny yy, yy, wszystkiego co się dzieje i co się będzie działo i co się dzieje teraz i co się będzie działo w przyszłości i na, w dalszej przyszłości bliższej i dalszej przyszłości. Four years ago, these guys had a vision of this conference. That is why we're sitting here today. Kilka lat temu kilka osób miało wizję tej konwencji, i dlatego siedzimy tutaj dzisiaj wszyscy. And in the end of this concept who would have thought one of the beautiful paragraphs about sponsorship would be found i kto z was pomyślał, że jak będę mówił o, mówiła o, o przywództwie w wspólnocie, kto z was pomyślał, że powiemy coś o sponsorowaniu.

As a sponsor, I do or say. Bardzo ważne, i teraz zmieniam to, już będę mówiła, jeżeli chodzi o moje doświadczenie w pierwszej osobie. Bardzo jest ważne to, co mówię. How well I estimate the reaction of my prospects. Jak oceniam reakcję moich y, 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 nowicjuszy podopiecznych. How well I time and make my presentation. Jak y, przeprowadzę swoją prezentację. Now I'm going to step it up a little bit. How well I handle criticism. And then one more step up. How well I lead my prospect on by personal spiritual example. krok W jaki sposób mogę być przykładem? Osobistym y, y, przykładem dobrym dla, swojego, dla, dla, dla swojej podopiecznej. I te, te wszystkie y, y, jakby pozytywne cechy dobrego przywództwa mogą czynić wielką różnicę. I bardzo często jest to różnica pomiędzy życiem a śmiercią. So before we close the session on the concepts and go into the question and answer period I, I want to thank Nancy for being a part of this and her wonderful presentation on the women of AA. Nancy, że jest tutaj z nami i I want to thank Tadek and Vidik. For inviting me and coordinating all of this. Do, za, za mnie do tego kraju. And I want to thank all of those who made this possible and who have shown us such great and generous hospitality. There's been so many. I want że, że to thank all of those who made this possible and who have shown us such great and generous hospitality. There's been so many. to thank mogło się odbyć, którzy Ogrom pracy w to so to close, in 1970, the Unity Declaration was presented at the International Convention in Miami. W, w Miami w roku 1970 I na na To transition from this to the question and answer, would you please join me in stating the declaration or unity of declaration With, with us. Okay. Deklaracja jedności. Jeżeli ktoś zna to, proszę się dołączyć. To powinniśmy czynić dla przyszłości, a na pierwszym miejscu stawiać nasze wspólne dobro, zachowywać jedność naszej wspólnoty. Deklaracja jedności. To powinniśmy.